tak to dzisiaj wygląda. Tam mam czwórkę przyjaciół. Moja Rosy dzisiaj nie wyszła, nie wiem dlaczego. Ona zawsze mi towarzyszy bardzo blisko. Ci to tak przyglądają się z boku, tak jak niektórzy poszukiwacze. On by chciał, ale nie wie. Tak stoi z boku, czeka. Jak już będzie sprawa wygrana, to wtedy już zmierzała do wygranej, to wtedy wszyscy podniosą flagi do góry i powie: hura, wygraliśmy. Ale na razie wolą siedzieć i się nie wychylać. Pierwszy moniaczek. Wygląda mi na George'a, ale nie wiem, muszę wyczyścić w domu. Tu chyba widać kobietę inwalidkę na wózku. Tak, ale to będzie chyba George'ik. No, na polu George'owym George'ik nie jest w złym stanie, ale to już druga monetka, a jestem parę minut. Następny George'ik. Tak jak mówię, one się chyba tu kopulują. Wyskoczył mi kawałek skrzydła samolotu. Jak mi się wydaje, silnik. Bransoletti. Teraz takie cudo. Wyskoczyła klamerka. Klamerunia. Malutka klamerunia. Takiej jeszcze nie ma. O dziwo, ładny George'ik wyszedł. Ładna patynka. No taki to jeszcze nie jest zły. Tu inwalidka na wózku. Trochę namoczę. Nie. Który rok? Trochę mniejszy George'ik. Został szpadlem. Już chciałem podskakiwać, że sreberko, a to 10 pensów. Ach, los mnie wystawił. Elka z 1992 roku. Jaki rzymeczek, taki rzymeczek, nie? Czekajcie, muszę ostrość złapać. Ale, o! O! Łeb widać, to jest ten, ta głowa z taką koroną szpiczastą. Nie wiem, to chyba... Zaraz zrzucę do Maniusia tam, to będzie wiadomo. No ale jest rzymeczek. Teraz taka sztabka mi wyszła. Bardzo ciężkie. Nie wiem, co to może być. Zobaczymy w domu. Jakaś blomba. Ale to będzie stare coś. Strasznie stare. Taka jest zapinka. O, ładny guziczek. Kiedyś był złoty, ale teraz już nie. Ale
Zawsze lepsze niż ołów. O, a teraz wyszła nam wikunia, znaczy panna Wiktoria, bo to już jest stara. Już nie jest młodziutka. Ale wiki, no lubię. Los dzisiaj nie jest łaskawy dla mnie. Na razie już ponad godzinę. I same współczesne. Najpierw 20 pi, to nie kręciłem, bo szkoda kręcić. No a teraz 50 pi. Jakieś takie zdobienia. Zawsze to coś. Na pięknych polach. Pięknych, zrobionych jak talerz. Co z tego, jak pucha, pucha i pucha.